Witam w prezentacji 51 numeru kultowych ciężarówek z epoki PRL-u od De Agostini. W tym numerze stary 20W14. Pięćdziesiątym pierwszym modelem w kolekcji jest stary 20W14. Model jest modelem ciężarówki z zabudową małej wywrotki, która się unosi wraz z błotnikami. Ma otwieraną tylną burtę. Burtę ma złożoną z kilku elementów wzmocnieniowych. W środku ma płaską. Kabinę ma w kolorze niebieskim. Burtę w szarym. Ramę w czarnym. I środki kół. Pod zabudową ma siłownik. Za kabiną ma koło zapasowe obudowane od zewnątrz, dwa małe okienka, drzwi otwierane od przodu, dwa lusterka na pojedynczym pręcie, dwie szyby z przodu po jednej wycieraczce w każdej, montowanej od góry, atrapę chłodnicy, logo Stara 20, dwa okrągłe reflektory, trójkątny zderzak z tablicą. Po stronie pasażera ma zbiornik paliwa. Po stronie kierowcy akumulatory. W środku ma dwa fotele, obudowany silnik, kierownicę. W tej części ma wytłoczoną skalę i nazwę modelu. Elementy silnika, wału napędowego, tylnego mostu, ramy. Zbiornik paliwa, akumulatory, z przodu koła pojedyncze, z tyłu podwójne. Numer 51. W tym numerze Star 20W14. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu z jego danymi. Star 20W14, pierwsza powojenna wywrotka. 19 czerwca 1948 roku w samym centrum Warszawy przy ulicy Poznańskiej utworzyło się spore zbiegowisko. Do elegancko ubranych osób dołączali przypadkowi przechodnie, a pomiędzy dorosłymi krążyły wszędobyskie, ciekawskie dzieciaki. Przez gwarę rozmów przedzierał się szum kamery filmowej. Operator Polskiej Kroniki Filmowej Karol Szczeciński starał się jak najlepiej uwiecznić wydarzenie. Przedmiotem zainteresowania była ciężarówka Star 20, pierwszy samochód skonstruowany w Polsce po II wojnie światowej, a przy ulicy Poznańskiej mieściła się wówczas siedziba Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Filmowiec rejestrował wywiad, którego tuż po jeździe próbnej udzielał dyrektor generalny Centralnego Zarządu Przemysłu Metalowego Mieczysław Lesz. Towarzyszył mu podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Eugeniusz Szyr. Poniższe zdjęcie pokazuje, jak uwiecznił tę chwilę fotoreporter Centralnej Agencji Fotograficznej Stanisław Dąbrowiecki. Wydarzenie, które miało miejsce na początku lata 1948 roku, było oficjalną prezentacją auta. Pierwsze pojazdy powstały w zakładach Ursus, a produkcję seryjną ulokowano w Starachowicach. Wielka premiera Stara 20 została jednak zaplanowana na późniejsze miesiące. Pod koniec 1948 roku miał się odbyć Kongres Zjednoczeniowy Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. Mamy zdjęcie z prezentacji prototypu Stara 20 wyprodukowanego w zakładach Ursus przed gmachem Ministerstwa Przemysłu i Handlu przy ulicy Poznańskiej w Warszawie 19 czerwca 1948 roku.
Mamy zdjęcie i informację, że w nadwiślańskiej piaskarni w Warszawie pracowały dwa stare 20W14. Stołeczny dokumentalista Zbyszko Siemaszko uwiecznił pojazdy w 1956 roku. Auta mają kanciaste kabiny typu N23, czyli o uproszczonej konstrukcji. Mamy zdjęcie i informację, że podczas podnoszenia skrzyni ładunkowej tylna klapa otulała się pod własnym ciężarem, umożliwiając grawitacyjny wyładunek przewożonych materiałów. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak kabina, koło zapasowe, silnik, rama, zawieszenie, zbiornik paliwa, tylna oś, kiper, skrzynia ładunkowa. Mamy zdjęcie i informację, że oto prosta konstrukcja na trudne czasy. Oryginalny fotel kierowcy nie miał amortyzacji, blachy kabiny malowano bez zbędnego pokładu, deskę rozdzierczą stanowił blaszany uchwyt z najważniejszymi wskaźnikami. Mamy zdjęcie i informację, że Stara 20 zastąpił model przejściowy oznaczony liczbą 21, produkowany w latach 1957-1959, a następnie Star 25 we wszystkich wymienionych wersjach budowanych jako wywrotki stosowano ten sam mechanizm unoszenia skrzyni ładunkowej. Na zdjęciu wykonanym w 1969 roku w Łodzi starachowickie ciężarówki usuwają śnieg. Mamy drugą z serii fotografii z nadwiślańskiej piaskarni. Pokazuje robotników czekających na załadunek kanciastej wywrotki. Nadwozia stawiano na podwoziu o rozstawie osi 2,5 tysiąca mm. Do uruchomienia mechanizmu wywrotu służyła pompa olejowa napędzana przez wałek odbioru mocy ze skrzyni biegów. Mamy zdjęcie i informację, że z zewnątrz modele 20 i 21 z kabiną N23 niewiele się od siebie różniły. Różnice dotyczyły przede wszystkim podzespołów mechanicznych, takich jak skrzynia biegów i przekładnia główna. W Starze 21 wprowadzono dodatkowo amortyzatory ramieniowe w przednim zawieszeniu. Mamy zdjęcie dyrektora Centralnego Zakładu Przemysłu Metalowego Mieczysław Lesz po lewej stronie oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Eugeniusz Szyr oglądają pierwszą polską ciężarówkę wyprodukowaną po II wojnie światowej. W odbudującym się kraju zapotrzebowanie na pojazdy tego typu było ogromne. Mamy zdjęcie detali pieczołowicie odrestaurowanego Stara 21 wyposażonego w kabinę N23, czyli uproszczoną w modelu 20W14. Montowano taką samą kabinę równolegle zaokrągloną typu N20. W 1959 roku pojawiła się kolejna odmiana Stara, budowana na podwoziu modelu 25. Została ona również oznaczona dodatkową literą W przed liczbą. Mamy wymiary ciężarówki z jej danymi technicznymi. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli Volvo F89 z roku 1971. Osoby posiadające prenumeratę premium z 25. przesyłką zawierającą 49. i 51. numer otrzymały Jelcza 315M Hydros 10T. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.